A więc na wasze życzenie stajemy znowu w tym miejscu. Witam was na 20. odcinku na kanale Polish Paranormal Investigators. Znajdujemy się w lesie w Witkowicach. Jest ze mną ekipa. Wszyscy nasi goście dotychczasowi, co są oprócz Iwana, więc jest z nami Bartek za kamerą. Siemka. Dawid. Hej. I Klaudia. Hejka. Także odcinek z okazji 700 subskrybentów. Tak jak obiecaliśmy, jesteśmy w Witkowicach. Pogoda jest znowu, tak jak na pierwszym odcinku, dość ciężka. Ale postaramy się, może coś uchwycimy ciekawego. I jeszcze raz przemierzymy ten las, by odkryć coś więcej. Może odkryjemy coś więcej, dowiemy się czegoś więcej, tak jak tu widzowie chcieli. Więc wybieramy się w ten las. No i co? Coś jeszcze? Historia z pierwszego odcinka. Myślę, że tam wszystko Kowal dobrze powiedział. Kowal dzisiaj nie dał rady. Dzisiaj ma ważne rzeczy do zrobienia. Tak, żebyśmy się lepiej widzieli, słyszeli na live'ach. Jeszcze ogarnia filmiki dodatkowe. Jutro ma do pracy, więc nie męczyliśmy go i wybraliśmy się tutaj czwórką. I co? Pozostaje nam się wybrać. Gotowi? No tak. Gotowi. Robimy robotę. Nastała pełna noc. Jesteśmy w Witkowicach. Odcinek specjalny dla was, na własne życzenie. Te spodnie tutaj były całe brudne z błota. Czy dzisiaj też tak będzie? Przekonamy się. Chodźcie, ekipa, idziemy. Czekaj, tu? Czy w prawo? I w lewo. Kadwa. No, ja dopiero się zacznę. Cisza przed burzą. Lepiej nie będzie. Długo będzie. Jakoś... O, no to chwilę. Wow. Nieźle, nie? Także drodzy widzowie, te same emocje co dwa miesiące temu. Ale jest cieplej, to na pewno. Zimniej. Co, teraz jest dla mnie, bo to nie spoko. Wtedy było cieplej. Tak? No. To już czyste wrażenia. Chyba nie odczułem tego wcześniej. Mierniki poszły już w ruch. Mamy odpalone dwie K2 i miernik kierunkowy. Wymyśliłem ciekawą strategię na ten las. Zobaczymy, jak wyjdzie. O, chyba.
No. To samo przyzwali. No nie. Takie bagno. Kurwa. Dokładnie tak. Jeszcze wcześniej. Wcześniej jeszcze nie padało, teraz zaczęło trochę bardziej padać. Mamy nadzieję, że to wszystko się może uspokoić. Musimy iść do przodu, ale musimy iść tędy. To kurczę. To nas wskazać, że my tam... Bo my tam tędy cały czas. Nie. Ty, ale oddalamy się od tej ścieżki. No, trzeba będzie zejść trochę w dół. Niestety, no. Miernik kierunkowy nikt nie wskazuje. Zobaczcie, pada deszcz. Nie ma żadnych odczyt. Więc deszcz tutaj na niego nie wpłynie. No. Ale później będą takie, tam jak te bramki, to tam, woda tutaj. Aha. O kurde. No nie wiem. To nie był dobry pomysł. No. Przerąbane. Tutaj chodźmy cztery, żeby się tam na dole. Przy tej i tej. O kurde. Ale bylebyśmy nie szli dwa razy tak tymi samymi ścieżkami. Jak wtedy, nie? No. Bo zaraz tutaj będzie taki moment, gdy będzie jeszcze lepiej. Nie, tam nie idzie. O, a żeby iść tym wodem, bo tam jest większa kałuża. Nie wiem, że kałuży nie chcemy chyba iść. Albo las Wiczkowice ma taki urok, że tutaj błoto tak się staje. Albo... Dobra, czy... Zrazu się po innych latach, jak podało, już było takie błoto, nie? Witamy tutaj byty, które podróżują tym lasem, przemierzają, które tutaj zginęły osoby, mogą się z nami skomunikować. Przyszliśmy tutaj, żebyśmy nawiązali kontakt. Mamy różne urządzenia, przez które możecie do nas przemówić i wskazać nam swoją obecność. Możecie skorzystać z energii urządzeń, posiłkując się ich baterią i z tego możecie ściągnąć energię baterii tych urządzeń.
Możecie wpłynąć na urządzenia, które trzymamy w rękach. W tym momencie. A jak wrażenia, jeśli chodzi o las? Mokro. Błotno. Ale ja. Mokro, błotno. Jest spoko. Ja klimat jest fajny. Klaudia, żałujesz? Jest ciepło, słuchaj. Żałujesz tej wyprawy, czy nie? Co? Nie, no ja? W życiu. Ja jestem lesnym człowiekiem. Przed chwilę myślałem, że... Kurde, jednak źle. Że wszystko wybrałem. Dobra, mamy pierwsze rozwidzenie. Co robimy? Już robimy. Możemy iść tam, bo na górę nie ma sensu iść, bo tam wiesz, są domy. Tam, tak, tam było, jak wychodziliśmy do góry, no. Właśnie, przynajmniej teraz może, będzie można zrobić te alternatywne drogi, czyli na przykład jak wybraliśmy jedną, to w tym odcinku wybierzemy drugą drogą, nie? To już się trochę lepiej. Ale tam właśnie było najciężej. Później już nie będzie tak bardzo źle. A, tu są te bramki. No, ale to... Ale to jeszcze to nie są te... To tam później nie będzie ta brama. To jeszcze nie są. A co tam się tak świeci? A tak, to co? No, to co? Tam coś budują. Nie, właśnie. To tam się świeci, wiesz? Raczej tam... Lepiej, żebyśmy tam nie szli. Dwa miesiące minęło, a tam już coś wybudowane. Co? Co? Czemu nie chcesz tam iść? Tam? Nie, tam nie idziemy. Nie. Rozdzielamy się teraz? Gdzie? Dwójka tam? No, dwójka tam, a my pójdziemy szukać tamtych... tamtego miejsca, gdzie były te ławeczki, te drugie, gdzie nic nie zrobiliśmy w poprzednim odcinku. Okej. Nie chce ci się przeskakiwać, prawda? No nie, pytanie. Sprytne, nie? Zobaczymy, jak to poka na Dawid. Jeszcze chwilę zostaniemy. Dawidowiska. Dobra, panowie, ja wam miałem... O, widzicie, jakby był skok, to nawet jeżeli by był lekki, to byłoby to tak. Teraz szliśmy, pada deszcz na niego i nie ma nic, nie? O. Dobra, na razie zaopatrzę was, panowie, w sprzęt. Sprzęcior. A więc, drodzy widzowie, będziemy się rozdzielać. Później też spędzimy więcej czasu w czwórkę, ale zrobimy tak, że pójdziemy od razu, rozdzielimy się i zbadamy dwa miejsca. Latarka się włączyła. Zbadamy dwa miejsca. Jedno, które badaliśmy przez chwilę, to zbadamy je bardziej, a drugie, które w ogóle nie badaliśmy, przechodziliśmy i nie zrobiliśmy tam żadnej sesji, to teraz to naprawimy i zobaczymy, co będzie dalej. Dobra, czekaj, tylko tą lampkę włączę. Dobra, SB. Mhm. Wiadomo, jaka wujka skacze przy tym. Dobra, kawa macie. Dobra, daję wam jeszcze, daję wam rempoda, panowie. Dawid, rozstawisz rempod PPI, antena do samej góry, wiadome. No i włączasz go tam od boku, no nie? Od boku włączasz. Dobra, krótkofalówka jedna, ustawiamy na 12. To jest głośność, czekaj. Na 12. Dobra. Dźwięknę. Jak będziemy gadać przez krótkofalówki, to wiecie, jakby co, nie reagujcie na to, bo wiadomo, nie? Spoko. Dobra, to mamy załatwione. Jeszcze teraz ja.
tak, spoko. Dobra. Także wtedy nie reagujemy na to. Dobra. Teraz czas na mnie. Dobra, idziemy. Czy nie wiem, czy musisz doświetlać. Także, drodzy widzowie, idziemy teraz z Klaudią. Żeby oszczędzać. Obraz drugiej kamery będziecie mieć też w materiale. Właśnie teraz się pojawia. I my idziemy dalej. No. Karwasko. Jak to jest, jak się spieszy człowiek. No. Nie wiem, czy tu nie będzie lepiej. Dobra, ja sobie to zapnę. No jest chyba lepiej. Ja widzę tylko, jak mi śnieg na twarz. Ja sobie to zapnę, żebym się nie ten. Fajnie to wygląda. Wiesz, że tu kurwa żadnych zwierząt nie ma. Zieleni na początku. Bo myśmy z Kowalem. Dobra, ja wchodzę z powrotem. Z Kowalem gdzieś tam przechodziliśmy tutaj. Nie, bo tu jest kurwa dużo ciemniej niż ostatnio. Przynajmniej tak mi się wydaje. No, widać ich tam. Aha, tu się kończy ta polana. Nie wiem, czy nie tam musimy iść. Tu jest rzeka. Oni są tam. Uważaj, dziura. Czekaj, bo tu jest rzeczka. I teraz ja nie pamiętam, czy my tam gdzieś przechodziliśmy. Czy to było tu? Chyba byliśmy po drugiej stronie. Bo tutaj nie widzę, oni tam na nas świecą. Tak, moją spinaczką już trochę się pobudziło, kurtkę. No nie, no tu jest ta rzeka. To chyba tam byśmy musieli iść. Ale jak my przeszliśmy tam na drugą stronę? To jest dobre pytanie, chyba że tu gdzieś. Nie mam punktu odniesienia. A nie, czekaj. Czy tu są jakieś krzaczki? Tylko mi się wydaje. Bo teraz to mi mój nawet oddech przeszkadza. I już nic nie widzę. No, już to zaczęło mocniej lać. No, a może doświecaj teraz tą latarką. Taka. Czy będzie... Co to było? Ty kurwa. Co to? Bateria. O nie. Dobra, wyłączę ją na razie. Słabo trochę. Dobra. Jak będzie takie małe drzewko na środku polu, to znaczy, że jesteśmy w dobrym miejscu. Ale czy tu się coś zmieniło? Przez te dwa miesiące? No nie, to jest tu. Chłopaków tam już ledwo widać. Coś tam. Dobra. Daniel. Czy ja... Tylko to w ogóle ten będzie słuchać. Halo? Czy ona jest za słaba, żeby działać? Chyba tak. Niezbyt dobrze. No, trochę słabo. No cóż, idziemy na żywioł. Ale mi się coś wydaje, że tu jest nowa rzeczka. No pewnie, że tak, bo to jest ta polana. Tutaj tej rzeczki nie było. Okej, dobra. No widać nawet, widzisz, jak jest równo ucięte? Musieli przy wodzie chyba. Czyli ile się tu przeciągło tych dwóch miesięcy zmieniło, nie? Kurde. Czy jesteśmy w stanie gdzieś ją przekroczyć? Kurde, nie bardzo chyba. Chyba, że tam? Myślę, że tam będzie nie za stabilne. Ale jaja. A tu raczej nie ma co ryzykować. Mamy skoki. No nie ma szans, że przeskoczymy. Poświecisz tam. Idziemy dalej, tak. Zobaczymy. Poczekaj, pokaż mi na chwilę. Tak, bo myśmy tamtędy obok tego przechodzili. No. Więc są. Musimy się dostać tu. Na tą polanę. I tam jest gdzieś to drzewko z Blair Witcha. Dobra, chodź, wrócimy może jeszcze tam. Tak, tam jest wiaderko. Wrócimy jeszcze tam na początek i sprawdzimy, może tam jest gdzieś jakiś mały przesmyk. O, jest przejście jakieś. Myślisz, że przejdziemy? O, to jest spokojnie, się chyba nie da. Tak, bo jest zrobione. Dobra, jedziemy. Ło kurde. Tak, dobra, jesteśmy po dobrej stronie. Tu się chyba coś posuwało. O, tu jest to śmieszne drzewko. Dwa badyle. Takie widły zrobione. I to dalej się trzyma. I tu gdzieś były jeszcze te grzyby. No jest jakieś studnie? O. Nie, chyba jakaś skrzynka. Kurde, dobra, idziemy dalej. Widzę, jak się na nas patrzą. Mam nadzieję, że to oni. Mamy skoki!
Ten coś, on coś gada? No Boże, no. Skoki na kierunkowym mamy. Nie mam pojęcia co. Halo, halo? Halo, halo? No, słuchaj, bo nam pada bateria. Ustały. Nie, lekkie, lekkie dalej. Słyszysz? Ja ciebie tak. Czekaj. Nasza nie działa. O, świetnie. Myślę, że usłyszę, jak krzyknę. Padła nam bateria! W radiu? Tak! O kurde! O. Dobra, spotkamy się za te pół godziny tam. Dobra! Damy radę, mamy dużo czasu. O kwa. No nie. Tu jest siatka nowa. Ale, ale spodem, pod spodem chyba przejdziemy. Bo tutaj nie było siatki. No, no. Ale było bliżej i musieliśmy ty, się tak super bank. Pytać. Czekaj, jak się to ale ładuje? Myślę, że przejdziemy. Ale... Ej! Co? A możecie skoczyć jeszcze koło bramki? Nie słyszę. Czy możecie skoczyć koło bramki jeszcze? Nie wiem co on mówi. Bo by nie powerbanka wam dał. Nie słychać cię tu, bo woda się leje. Kurde. Trzeba podejść. Dobra, idziemy dalej. Tylko daj plecak. No właśnie, przejdź bez plecaka. Ale tu w ogóle nie widzę żadnego wejścia. Ja spróbuję na ładowanie się takie przecisnąć też. Ale Klaudia, tu nie ma ładowania chyba na C. Aha, dobra. To za pół godziny się widzimy na miejscu. No. Trzymaj. Uwa, panie drzewo. Trzymaj ten worek, bo on jest ważny, bo tam jest jedzenie. Ja to jest bardzo ważne. Dobra. Ustały skoki. To po prostu, no już. Czekaj, jeszcze tylko sprawdzę, czy to radio. Tu płynie rzeka. Taka malutka, ale jest. Wtedy nie rozmawialiśmy. Może próbowali. Eksploracja na całego. Ale tu jest podmokły teren. To chyba nie tutaj było. Znaczy nie, coś tu kiedyś było. Najwyżej Daniel sprawdzi z odcinkiem wtedy. A nie, czekaj, tutaj chyba. Widzisz tam coś? Jakieś te ławeczki, ala? Nie wiem, czy to nie jest to, tylko trawa osiadła. Bo tamtędy pójdziemy dalej, do wyjścia. Mi się wydaje, że to jest tu. To motor. Tamtym razem, jak byliśmy, to chyba jakieś psy szczekały. Albo wilki. Cholera, dalej sobie nie pójdziemy. Ale tu jest nowe, ładne koryto wyryte. No nie wiem, więc... naprawdę, co tu jest? Ale się to pozmieniało, nie? Mhm. Chyba, że tu zrobimy. Mi się wydaje, że tu było takie właśnie miejsce, gdzie on chciał, żeby zrobić... Nie, dobra. Coś było robione, mi się chłopaki wydaje, są gdzieś tam. My jesteśmy że... tu, czekaj, gdzie się rozdzieliliśmy. Dobra, nic. Przejdziemy teraz dalej. Jak nie znajdziemy tam tego miejsca docelowego, to najwyżej wrócimy tutaj na te mokradła. Bo inaczej się tego nazwać nie da. Tam coś stuka. Albo wiem. Puka. Może wyjdźmy za nimi, ale pójdziemy do góry. Bo to wszystko jest na tamtej stronie, nie? Nie, gdzie to jest? Tam jest. Otwieramy wrota. Jest chyba w miarę bezpieczne. Okay. Pamiętasz, co mieliśmy zrobić? Coś padło, nie? No. Aha, wyłączyłaś sobie tą czołówkę? No. No. Postawić rempoda, włączyć TSB, a później tą aplikację. No. Te niektóre pościnane drzewa to... z dala to takie creepy trochę.
Chyba, że tutaj. Ale mi się wydaje, że już chyba za daleko jesteśmy, chociaż. No. Wcale nie lepiej wtedy wyglądaliśmy. Nie wiem, czy idziemy dalej. To jest ten ruch tego lasu, nie? Mamy jeszcze 20 minut. Chyba, że się wrócimy tu kawałek do tych. No to tak. I zrobimy. Idziemy do przodu na to. Zróbmy cokolwiek, najwyżej jeszcze coś dogramy. Tu były gdzieś porozmieszczane, nie? Wygląda jak buchenek chleba, a to liść. Liść wygląda jak buchenek chleba. Ważniejsze, żeby się nie zgubić. Ewidentnie ktoś coś porobił chyba. O, może tu. Tutaj postawić, mówisz? No. Woda? Czekaj, tu jest ta K2. Power on. Bluetooth mode. Nie chcę Bluetooth mode. Chcę kabel mode. Aux mode. Документы неукоснительно подтверждают, что он подвергся жестокому избиению силовыми структурами, а также был вынужден давать показания под давлением. Może rozstaw tego rempoda tam na tym pięku. No, przynajmniej jesteśmy na tej części właściwej. Tak jakby. No nie, teraz lampka chyba nie jest potrzebna. Nie wiem, bo mamy chyba jakieś pytania zadawać. Czy mamy tutaj jakieś duchy? Czy jest tutaj ktoś z nami? Możecie skomunikować się poprzez tego rempoda. Wystarczy go tylko dotknąć. Jakiś pociąg. To oni? Mam nadzieję, że to oni. Tak. Żadnych ciekawych odpowiedzi ani nic. Tak mówię, możecie dotknąć tego rempoda, który stoi tam na pięku drzewa, albo nam odpowiedź na nasze pytanie właśnie. Czy jest tutaj ktoś z nami? Możecie wpłynąć na każde urządzenie, które tutaj się znajduje. Dokładnie. Wiem, co? To byli oni? To może nie oni są niby? A teraz im tam nie świećmy. Idziemy do góry. No to gdzie są światła? Mam nadzieję, że nas nie robią, ja? Czy co? Mam nadzieję, że nas nie robią, ja? Wejdź na przyświeć latarką. Wejdź tam. A, są. Tam są. Dobra. Ja bym wolał mieć pewność, że to oni. Jakby nas to nikt więcej nie widział. A, to oni na pewno. Weź mu, zrób serio, znak latarką. To jest jakiś labirynt. Nie. Jak tam dojść? Kurde, musimy się wrócić. Jak oni już sesję robią, a my jeszcze tak, nie. To jest Daniel. To jest najgorsze. Zbliż się do tego urządzenia. Robimy dalej. Dobra. Jeśli tu ktoś jest. Czy jest tu ktoś, to był wtedy tę feralną noc. Czy jest tutaj z nami któryś ze studentów, którzy tutaj byli? Tak to my? Tak to my, jakby słyszał, nie? No. Czy jesteście w stanie dać nam jakiś znak? Albo poprzez tego rempoda, który znajduje się na tym drzewa. Wystarczy go tylko dotknąć. Podejść, albo tam dotknąć. Ale nie trzeba go w sumie dotykać, tylko wystarczy nam podejść. Zobaczymy. Czy jest tutaj ktoś z nami? Czy jesteście w stanie się z nami? Musimy podjąć jakieś działanie. Czy jesteście się w stanie z nami jakkolwiek skontaktować? Przez to urządzenie, które trzymam, albo przez to urządzenie,
które jest na tynku. Wchodzimy tak w różnych intencjach, chcemy się tylko z nami skomunikować. Tak, skomunikować. Jakbym się zaplątał. Nie musicie się niczego bać. Tak, my jesteśmy tutaj w pokojowych nastrojach. Czy ktoś tutaj jest? Czy ktoś tutaj zginął w tym lesie? Zacznę odpowiedzieć albo dotknąć tego sprzętu, który tam stoi. Dobra, wydaje mi się, że tyle. Daj na chwilę, żeby się ogarnąć. Power off. Zaraz tą aplikację włączę, nie? No, jeszcze możesz tego Sira włączyć. Idziemy w dalszym kierunku. Wszystko zabraliśmy, nie? Utroby raczej nie ma. To było to. Jak nagrywałem, to tylko trawę. Mam nadzieję, że stąd wyjdziemy. Przez to, co mówiliśmy, że nie idziemy w domy. Trzeba będzie zejść, ale ominiemy te gorsze. Jeśli jest ktoś tu cokolwiek, może wpłynąć na tą aplikację. Co chcesz ci nam przekazać? Aha, to widzieliśmy. Cześć, jestem. To będziecie mieli w tym pierwszym odcinku. No, jakby tak było wszędzie, nie? Wtedy musimy to znaleźć. Miejsce. Nie, prosto, ale bokiem, teraz, bo tu jest błoto. Ale wreszcie jakaś fajna droga, nie? Teraz fajnie się idzie. No, chłopaków już za bardzo nie widać teraz. Chyba, że znajdziemy może jeszcze jakieś lepsze miejsce. No i się pozmieniało. Nic nie pokazuje? No nie, na razie jest tylko czarne jak to. O, to są jakieś te krzesełka. Możemy ewentualnie jeszcze tutaj spróbować rozstawić tego i nagrać. O, coś no, mi kapło. Tak, no. Dobra, ty... może to będzie lepiej, no. A co, włączyć na razie to, czy... No, spróbujemy jeszcze może chwilę. To jest jakieś ognisko, może coś złapie. No, no może coś tutaj może złapie. Jak nie złapie, to najwyżej po prostu rozstawimy jeszcze raz i... Podaj. No tak mówię, ojciec tutaj, ktokolwiek tutaj jest, jakaś dusza, niech płynie na tą aplikację i... Jest bardziej stabilnie. Chciałem coś przekazać przez tą aplikację. Chłopaki tam są. To chyba nic nie pokaże. Dobra, to wyłącz. Tam ich widać, bo widziałem chyba światło od nich. Tam, dobra, widzimy. Dobra, to włączymy jeszcze dobra, najwyżej ten. No i to włączę, może to spróbujemy na wyżej. Telefon. I próbujemy z tym repodem jeszcze działać. Czy może to coś złapie? Oni się trochę połażą po lesie, my się trochę połazimy. Kurde, znowu coś dziwnie. Repod. Ale albo rozkładają, albo biorą. Co? Zazwyczaj dłużej pika. Zobaczyć? Może jeszcze raz? Mówię. No, sprawdź. Działa. Może przemieszczają? Gorzej jak... Długo. Długo pika. Co mu się stało? Zaciął? Urządzenie nam wariwium. No, mam nadzieję, że ta droga nas tam zaprowadzi, żebyśmy też mogli... Dalmo tego może... Czekaj, bo ja muszę tu rozplątać, bo mi się zapomniał. Ciekawe, kurde, tam było chyba lepsze zejście wcześniej. Ciekawe, co ten rempont. To? No i tam. Spoko, żeby nie było za blisko. Tak. Przy latarce nie świeci ten kierunkowy. No to teraz jesteśmy w innym miejscu.
Może tutaj uda nam się coś złapać. Może tutaj nam się coś uda złapać, bo... Power on. Hawk mode. Jeśli jest tu... cokolwiek, jakaś dusza, mamy dwa urządzenia. Jedno jest tutaj, możecie tam odpowiedzieć na pytania. A drugie na tym... Czy jest tutaj ktoś z nami? Jeżeli jesteś, możesz dać jakikolwiek znak. Dotyczy tego urządzenia, to nie jest trudne, wystarczy go. Czy ktoś tutaj zginął? Jeśli tak, nie dotyczy tego urządzenia. To nie jest trudne, tak, wystarczy tego podejść i dotyczy. Czy są tutaj z nami jakieś dusze? To było dziwne. No, ale bardzo. Czy ktoś tutaj jest? Jeśli tak, proszę, nie możecie dostać tego urządzenia. Czy ktoś tutaj zginął? Realnie noty. Czy jest tutaj ktoś z nami, oprócz nas? Tak. Znowu ta dziwna odpowiedź była. No właśnie, no. Czy zginęli, to jesteś studenci. Czy my wam tutaj przeszkadzamy? Chcecie, żeby nas tutaj nie było. Jeśli tak, to dotkniecie tego urządzenia. Tego rempoda. Jeżeli go dotkniecie, zaraz sobie stąd pójdziemy. Jeżeli wam przeszkadzamy, dajcie nam jakiś znak. Jeżeli nie jesteśmy tutaj mile widziany, może chcecie sobie w spokoju. Ale zapewniamy was, że nasze intencje są czyste. Dobra, wydaje mi się, że to chyba tyle. Jeszcze zrobimy jedną, jak się spotkamy z resztą. Aplikację możesz raz włączyć, może coś teraz... Tak, możesz włączyć aplikację i w międzyczasie po prostu jak będziemy szli, to się może coś z ten znajdzie. No i wracamy do spacerowania po bagnie. Teraz się Dawid módl, żebym ja pamiętał drogę. Czy zbliżysz się do mojego urządzenia? Nie musisz się go bać, nie zrobić krzywdy. Możesz na niego oddziałowywać. No, w prawo. Ale to jest ta śmieszna skarpa taka. Ona idziemy tu już też była, fajna, ale widzę, że ją też nieźle obsunęło. Powiem ci, że chyba nie szliśmy taką drogą. Całkiem fajna. No, teraz już trochę ich minęliśmy. Mamy tutaj aplikację. Tu wydaje mi się, że może na dół. Obrazek. To jest jakiś zielony szlak. W górę to gdzie mnie to kurde dalej prowadziło? Ciekawe. Kurde, ciekawy jestem. Co by było też na górze. A może zobaczymy kawałek na górę? Będziemy widzieć, że tu coś. Dobra, na dół, nie? Myślałem, że będzie konkretna ścieżka, cholera. Dobra, musimy się deczko sprężyć, bo już powinniśmy być na miejscu. Włączę RZW, bo w pracy prawie to działa, nie? A może dziś się tam uda im coś skomunikować? W razie WU niech będzie włączony. Chyba jesteśmy po prostu pierwsi na miejscu. Wróciliśmy do punktu wyjściowego, chociaż zaczyna mnie trochę martwić, że ich nie widać. Dobra, chyba tą aplikację wyłączę, bo widzę, że mówię, że nie ma żadnych nic znaków, kompletnie nie na mnie łapie. Dobra, 6 minuty daję. Okej, dobra. No to co, czekamy na nich? Tak, czekamy. I co, robimy przerwę, zobaczymy się z nimi jak wrócą, co? Zobaczymy, co tam wiesz. Dobra, ja wyłączę. Dobra,
O, widzę światło. Może to oni? Ty, mamy coś. Wreszcie. Dobra, chłopaki mają być tam przy głównym punkcie, gdzie robiliśmy sesję. Jest, wreszcie znaleźliśmy to. To jest tu. Dobra. Okej. Dobra. Oni już chyba dotarli. Gdzieś tam widzę jakieś światło. Dobra, my sobie tu przeprowadzimy sesję z Xboxem. Co? No. Chyba. Jeżeli ktoś jest w tym miejscu, może zbliżyć się tutaj i dotknąć tą kuleczkę, która tutaj leży. W ten sposób. Żeby się zaświeciła. Jeżeli chcesz przemówić, włączę takie urządzenie, przez które będziesz mogła coś powiedzieć. Zacznijmy więc. Xbox. Scanning. FM. To będzie to domowa potyczka z dużego okresu KSUK. Tak samo możesz się zbliżyć tutaj do przedmiotu, który jest na tym pniu. Zaczynamy. Czy jest tu ktoś z nami? Kobieta? Już? Czy możesz tutaj usiąść? Jak? Skoki? Faktycznie, ty małe. Widzimy wskazanie na urządzeniach, czy ty tutaj siedzisz. Usiadłeś tutaj, na moją prośbę? Spróbuj zaświecić mocniej tym urządzeniem. A zgasz na chwilę. Czołówkę też. O! Fajnie. Dobrze. Nie pada. Nie pada deszcz. Są skoki. Małe. Słuchajcie, mamy skoki. Dobrze. Czy tutaj siedzieliście wtedy? Nie wiem. Nie da rady? Spróbuj jeszcze raz usiąść. Teraz nic. Jestem Daniel, ze mną jest Klaudia. Czy możecie potwierdzić swoją obecność? Czy jesteście zagubioną grupą studentów? O mnie mówi? Czy może ktoś inny? Ktoś, kto zakończył żywot w tym lesie?
sprawdź. No jest trochę głośno, słuchaj. Czy możesz jeszcze raz tutaj usiąść i dotknąć tego urządzenia? Przed chwilą udało ci się to zrobić. Teraz nie ma nic. Nie widzę. Słyszałem, nie widzę. Tutaj przede mną, jeżeli widzisz nas, to urządzenie znajduje się przed nami. I jest jeszcze taka kuleczka, którą możesz dotknąć. Siedzicie tutaj, tam, czy może tam? Gwizdy jakieś. Spróbuj jeszcze raz tutaj usiąść. Patrz. Patrz było chyba. Gdzie mam patrzeć? Prosimy, aby ktoś dotknął tej kulki. Czy możecie to zrobić? Czy któryś z was wie, jak, w jaki sposób zaginęliście w tym lesie? Dziękujemy za odpowiedzi, jeśli takowe były na to urządzenie. Jeżeli udało wam się też skomunikować między sobą, dziękujemy. Był jakiś mężczyzna. No ciekawe. Ale było coś, no. Coś tu siadło. No też tak. Trzeba zobaczyć na nagraniu, czy dokładnie w tym momencie, nie? Ciekawe. Dobra. Trzeba będzie lecieć do chłopaków. Trzeba będzie zrobić główną sesję. Kulka nic. No i tylko właśnie zastanawiające jest to, czy faktycznie coś płynęło, czy przejdziemy się jeszcze tutaj kawałek, zobaczyć. Tak tylko, jeżeli chodzi o te... latarkę mam ja? Kurde, tyle rzeczy, że... Tak. Że już nie ogarniam. Co, gdzie jest? Naprawdę. Dobra. Jeżeli tutaj siedzicie, dotknijcie urządzenia, które jest przede mną. Jeżeli tutaj jesteście gdzieś w pobliżu. Tutaj paliliście ognisko, siedzieliście tu? Ciekawe, co się tam chłopakom udało zarejestrować. Dobra. Chyba widzę te słupy. Chyba jesteśmy właśnie w tym miejscu głównym. Ale cisza, gdzie oni są? O, jest most. Dobra. Czy ci działa tam? Masz skoki? Nie mam. Aha, właśnie i nie. I właśnie nie ma nic. O! No. Coś tam musiało być. Co? Dobra. My mamy baterię, więc spoko.
Dobra, no to organizacja na tamto miejsce. Czy wymiana baterii, no. Także jesteśmy wszyscy w komplecie. I zaraz robimy główną sesję w tamtym miejscu, gdzie w pierwszym odcinku. A więc idziemy w główne miejsce. Jedziemy, kochani. Kręcimy latarki, jesteśmy w czwórkę. A czekaj, lampę odpalę. Tutaj w prawo, bo ja już obczaiłem, bo tu jest bajoro, czekaj. No, tędy. Tutaj koło kosza. Tutaj boczkiem. I większy krok. Piękny masz spodnik. No, cały w ogóle ten. Cały czyściutki. Tak więc jesteśmy w tym miejscu. Ale normalnie czuję się, jakbym był w innym miejscu. No nie, tutaj jest tak samo. Nie, tu jest dokładnie to samo. Tylko tam się pozmieniało, no. Tylko ławki są świeżo malowane. Co, tak samo rozkładamy? No. Tą masz rampoda? No. I ten, Daniel. To... Włączony mam. Nie, leci samolot, nie ma nic. Dobra. Rozkładamy się. Zobaczymy, co wyjdzie. W tej samym miejscu, nie? No. Dajemy rempoda w tym samym miejscu. To mam zapik. Kulki mocy Ani Lewandowskiej. Możesz sobie nie grzebać w torbie przy wszystkich. Ty, wyłącz na razie USB. Na razie zaczniemy taki. Znaczy nie, jest tylko połączony kablem. Tylko on się wypina i wpina. Mogę to włączyć. Power off. Zrobimy na razie ciche śledztwo. Dobra, oszczędzamy teraz światło. Trochę. Witamy was. Jeżeli jest ktoś w tym miejscu, może spróbować się z nami skomunikować poprzez te urządzenia. Jeżeli widzisz to urządzenie, które miga na niebiesko przed nami, możesz wpłynąć, odpowiadając nam na tak lub nie, na stronę zieloną. Odpowiadasz tak. Czerwona, odpowiadasz na nie. Na zadane przez nas pytania. Nie, bo to jest bliska zasięg. Blisko bardzo. Może coś tutaj przerwało teraz. A więc, czy jest tutaj ktoś z nami? Możesz także dotknąć inne urządzenia, które znajdują się powyżej, na drugim stole.
Szukamy grupy zaginionych w tym lesie studentów. Zgasimy lampę? Może? Zgasić? No. Dziękuję za odpowiedź. Dobrze. Czy jest tu z nami ktoś, kto się powiesił w tym lesie? Zacznijmy od tej drugiej strony. Zielone na tak, czerwone na nie. Czy jest tutaj w tym otoczeniu osoba, która się powiesiła w tym lesie? No, jest miarodajne. Wszystko dzisiaj. Dziękuję za odpowiedź. Dlaczego to zrobiłeś? Czy miałeś jakieś problemy? Jakieś problemy rodzinne? Jakieś trudne sprawy, że zakończyłeś żywot w tym lesie? Zielone na tak, czerwone na nie. Żaden miernik nie skacze przy samolocie. Klaudia. Czyli jednak tamten skok, tam mieliśmy skok na tym. Masz ten taki pieniek, nie? Tam no. Takie siedzenie. No to tam skakał ten miernik kierunkowy. Mhm. Malutko, ale tak by ktoś zasiadł. Jeżeli miałeś problemy zielone, jeżeli inny powód, to czerwony. Dobrze, kolejne pytanie. Czy jest tu ktoś z zaginionych studentów? Zielone na tak, czerwone na nie. Na poprzednie pytanie już nie musicie odpowiadać. Nie do wiary. Jakby było coś nie tak, to by się zapalało co chwilę, nie? Mhm. Zielone, czerwone. Tak dalej. Ty słyszałem otworzenie drzwi. Takie... Mhm. Możesz pozyskać energię z tych urządzeń. Z tych baterii. Te urządzenia mają baterie, możesz pobrać z nich energię. Pozwalam ci na to, tylko nie pobieraj energii z nas. Niesamowite, jeszcze chyba tak długo, żeby odpowiedzi nie było. Na pewno tędy przechodziliście. Jesteście tu gdzieś. Wiemy, że tu jesteście. Nawiążcie z nami kontakt. Nawiążemy kontakt, porozmawiamy i odejdziemy. Więcej nas tu już nie zobaczycie.
Ostatnia szansa. Możemy wam pomóc, możecie coś przekazać. Możemy porozmawiać. Tak jak będzie? Albo chociaż mały znak. Może chcesz przemówić? I teraz mówię to właśnie. Tyle czasu czekamy, czasem powieje wiatr, nic nie reaguje na tego pustka. To jest niesamowite. Były dwie odpowiedzi, nie są takie cały czas, no nie? Jest. Dobra, teraz to odpowiedź chyba na co? Przez inne urządzenie? Poczekajmy jeszcze, może spróbujmy. Jesteś tutaj, jest tu jedna osoba, czy jest więcej osób? Jeżeli jest tu więcej osób, zaświeć na zielono. Jeżeli jest jedna osoba, zaświeć na czerwono. Bytów. Dusz. Żadne z tych urządzeń nie zrobi nikomu krzywdy. Pozwoli wam się z nami skomunikować. Udało się tutaj teraz 3 razy. Spróbuj bardziej zawładnąć tym urządzeniem, żebyśmy mieli płynniejszy kontakt. Dawid, ty widzisz ten kierunkowy dobrze? Słucham? Kierunkowy widzisz dobrze? Tak, tak. No, bo ja tak gorzej, jakby coś widział to... Nie, widzę. Dobrze, to może pogadamy, co? Dobra, sesja dupy. Ale zaskoczył mnie tu. Ja myślałem, że nie wiem. No to faktycznie jest to rozmiara dajne. Dobra, reszta zostaje. Masz, obsługuj. Jedziemy. Mi jest za zimno. Tu ja. Co ty? Nie. Jeżeli chcesz przemówić, możesz to zrobić w tym momencie. Zadam parę pytań. I my możemy to później odsłuchać. Jeżeli chcesz nam coś przekazać, to możesz odpowiedzieć nam na te pytania. Czy jesteście studentami, którzy tu zaginęli? Czy jest z nami ktoś, kto powiesił się w tym lesie? Mhm.
Czy ktoś z was może wpłynąć na urządzenia, które są tutaj rozstawione? Laś, laś. Słyszałem dokładnie. Laś, laś, laś. Tak, teraz. Tak, jesteśmy w lesie w Witkowicach. Czy są tu osoby, które powiesiły się w tym lesie? Co się stało z zaginionymi studentami? Czy mamy teraz kontakt z którąś z tych osób? Las znowu słyszę. Las, cały czas słyszę las. Czy nas widzicie? To jest jakieś chore, ja cały czas słyszę las. Las, las. Czy jesteście dokładnie w tym miejscu, czy mamy podążać w inne miejsce? Dziękujemy za wszystkie odpowiedzi. Jeżeli takowe były, dziękujemy. Nie podążajcie za nami. Zostańcie w tym miejscu. Wiecie co? Co? Ja bym jeszcze sprawdził to miejsce, gdzie my byli z Klaudią. Jeszcze raz stawić większość urządzeń chwilę. Tam. Gdzie? Tam. Tam dalej, gdzieście poszli? No. No dobra, no to się zbierajmy. Dobra, weźcie co dacie rady. Tam to sobie sam wyłączasz, bo ja to dobra. Dobra, to ja wezmę. Tam robimy ostateczną sesję. Dobra, włączcie jakieś lampki. Mi ta padła. No wiem. Dobra. Tędy. Dobra, wymieni się na tą drugą, ale jak już będziemy... Gdzie wyjdziecie? Wszystko mamy? Tędy. No. Kulkę wziąłem, mam. Ja mam tego... pikacza. Jeszcze mam. Tak. A nie tam, gdzie chcieliście iść? No tam, gdzie byliśmy my z Klaudią. Ha. Tam to są moje aplikacje, zawsze wiesz, zawsze jakieś obrazki pokazywało, a dzisiaj nic. No, nie zawsze jakieś obrazki, zawsze coś pokazywało. Ale że ja nie, a nie razem. Także tutaj robimy dodatkową sesję. To damy na dwóch tych. Część urządzeń tu, część urządzeń tu. Damy znowu tego miernika. Co miejsce? Tutaj położyłem i normalnie tu chodził. Dobra, to kto ma kierunkowego? Ty masz. Dobra. Na środek damy tego. Co, położyć tam rempoda na drugim? No. Albo coś tam jest, albo ćwierka. Zobaczymy jak to jest.
Może tam siadać, że tam jest pogoda. Co, w ogóle nie chce się włączyć? No, masz go. Odłóż go jeszcze raz i zostaw go tak, zobaczymy kiedy, czy przestanie. Machnąć? Tak? Machnąć? No. Chyba coś jest nie tak. Dobra. Zobaczyć B? Tak B już nie robimy. Bo tu już było. K2? Tam jest jedna. To jest druga. To daj. No on. Może być. A tamten się nie świeci? Wiesz co? Chyba w tym momencie wpadł, bo lekko się żarzy. Dobra, róg odpada. Rozładowany. Było zimno. Ale tam świecił. Tak. Świecił tam. Dlatego się zapytałem. To jest zimne. Może po prostu padł, nie? Czy jest ktoś z nami w tym miejscu? Jeżeli ktoś tutaj jest, może z nami się skomunikować. Zbliżając się do tego urządzenia, strona zielona to odpowiedź na tak, strona czerwona to odpowiedź na nie. Możesz także zbliżyć się. Możesz także zbliżyć się tutaj lub wpłynąć na to urządzenie, bądź kulka. Kulka. Jesteś tam? Jesteś tam. Jeżeli potrafisz, zrób to ponownie. No. Co to? Co? To. No ten. Dzięciuk najprawdopodobniej. A, i to pewnie słyszałem też wcześniej. Może. Zielone na tak, czerwone na nie. Może tu jest grupa zaginionych? Ktoś z nami. Jeżeli jesteście grupą zagubionych studentów, zapal jeszcze raz zieloną lampkę. Jeżeli siedzicie tam, odpal kulkę. Nie. To jest dziwne. Świeci, normalnie działa.
Dziękujemy za odpowiedź. Czyli tutaj chyba byliście i tu pasuje. Patrzcie, bo tu jest miejsce na takie ognisko, czyli jakby nie tam. Tam mogliśmy rozmawiać faktycznie z wisielcami. Nie wiem, gdzie ja dałem znakę. Przyświeć tutaj, nagrajmy to miejsce tutaj. Możliwe, że to właśnie jest to miejsce, którego naprawdę szukaliśmy w pierwszym odcinku. Ciekawy jestem, co tutaj padło na SB, jak byliśmy wcześniej. Czy w tym miejscu dokładnie zginęliście? Zielone na tak, czerwone na nie. Czy to tu siedzieliście przy ognisku? Ostatnie pytanie. Z wami pożegnać. Także skoro jesteście w tym miejscu, to tutaj pozostańcie za nami i nie macie prawa podążać. Nie podążajcie za nami. Zostańcie tutaj. My się z wami żegnamy. I więcej się już nie zobaczymy. Mi żegnasz, możesz jeszcze zapalić na zieloną lampę.
że nawet, że może ten remont nawet coś zadziała. Cisza. No, to cisza. Już się też. Ostatnia szansa. Stoimy tuż przed tym urządzeniem. Żegnamy się z tobą i traktujemy tą odpowiedź, że tutaj właśnie byliście, tu siedzieliście przy ognisku. Mamy nadzieję, że ta odpowiedź to była długo oczekiwana ta odpowiedź. My się pożegnaliśmy, także wyłączamy filtra. I reszta jest do waszej opinii, drodzy widzowie. I dzisiaj to będzie na tyle. Także no, ciekawe i takie miarodajne śledztwo, wydaje mi się. Dobra. Dobra, drodzy widzowie, w tym samym miejscu zakończamy śledztwo i no, przedstawiamy to do waszej oceny. Mamy tutaj w sumie, mieliśmy odpowiedź na końcu, mieliśmy parę odpowiedzi, plus dzisiaj miarodajnie. Co wy powiecie na ten temat? Nieźle było, nie? Fajne było rozdzielenie. Tak. Fajne przeżycie. No i kurde, teraz... Co? Jestem ciekawa odpowiedzi, jakie... Ciekawe, co będzie na SB, wy już jesteście po materiale. My to sprawdzimy później i zobaczymy, co będzie. Kierujemy się do domu, więc mamy nadzieję, że odcinek wam się podobał. I z tego miejsca żegnamy się i do kolejnej wyprawy. Trzymajcie się, cześć.